Witamy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Białej Piskiej. Sprawozdanie z projektu Para, bo książka w ruch przedstawił Wam Justyna Zaręba, Katarzyna Nowacka. Projekt Para, Buch, książka w ruch. Co to takiego? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to właśnie pytanie. Projekt Para, Buch, książka w ruch to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularno-naukowej, rozbudzanie wśród młodych ludzi ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych oraz kształtowanie nawyku czytania. Edycja pilotażowa projektu Para, Buch, książka w ruch realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. W projekcie uczestniczyły dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Zorganizowano 10 zajęć, które poprowadzili przeszkoleni bibliotekarze i wolontariusze. Zajęcia obejmowały głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM, czyli nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki. Dzięki projektowi dzieci zyskały... Samo opowiadanie o projekcie może nie wzbudzić Waszej ciekawości. Także sami oceńcie i zobaczcie. Na pierwszych zajęciach przenieśliśmy się w czasy prehistoryczne. Towarzyszyła nam książka Zwierzęta, które zniknęły. Z grupą motylki z przedszkola w Białej Piskiej odkopywaliśmy skamieliny oraz artefakty. Zaś dzięki pani Dorocie, pasjonatce historii, mogliśmy poszerzyć wiedzę na ich temat. Podczas ferii zimowych rozpoczęliśmy cykl zajęć pod hasłem Kiedy dorosnę, zostanę archeologiem, maszynistą, architektem. Było to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ liczba zainteresowanych przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Ponownie biblioteka stała się prehistoryczną dżunglą i miejscem wykopalisk. Niczym młody Indiana Jones przeżyliśmy niezapomnianą przygodę. Następnie pociągiem wyruszyliśmy w naukową podróż. Każda stacja była wyjątkowa. Na swojej drodze spotkaliśmy między innymi prehistoryczną mumię i przybyszów z obcych cywilizacji. Finałem ferii były zajęcia o architekturze, podczas których dzieci mogły wykazać się kreatywnością oraz tworzyć własne projekty i makiety. Naszą bibliotekę odwiedził robot Robert, entuzjastycznie przywitany przez klasę drugą ze szkoły podstawowej Białej Piskiej. Mimo że Robert jest robotem sprzątającym, narobił niezłego bałaganu. Na szczęście wspólnie z panią Hanią za pomocą kodowania dzieci uporządkowały cały ten rozgardiasz.
Nasze wakacyjne zajęcia, czy prawdziwa bomba, eksplodowały mnóstwem pozytywnych emocji. Było naprawdę bombowo! Uczestnicy na chwilę stali się prawdziwymi naukowcami. Rozpętali tornado w butelce, po którym w szklance zawitała najprawdziwsza tęcza. Wakacje żegnaliśmy, planując skok na smog. Za pomocą eksperymentów udowodniliśmy, że powietrze istnieje. Dowiedzieliśmy się też, czy smog ma wielkie zęby. Wraz z nowym rokiem szkolnym bibliotekarze ruszyli w teren. Zobaczcie sami. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było Sołeckie Centrum Kultury w Drgałach. Tam dzięki Nadleśnictwu Drgały razem z przedszkolakami sadziliśmy drzewka. Kolejnym punktem wyprawy były odwiedziny u grupy pszczółki w przedszkolu w Białej Piskiej. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych pszczelarzy państwa kruszyńskich dzieciaki miały okazję zobaczyć akcesoria pszczelarskie, takie jak podkurzacz czy kapelusz pszczelarski. Mogły też spróbować pysznego miodu. Ostatnim tematem zajęć w ramach projektu było ludzkie ciało. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Białej Piskiej wykonali ciekawe i pasjonujące zadania związane z ludzkim ciałem. W trakcie zabawy uczniowie wymyślili nowe narządy przydatne w dzisiejszym świecie, a były to na przykład oddychaczki, dodatkowy mózg oraz ogon, by lepiej wyrażać emocje. Dzięki aplikacjom 3D na iPadzie uczestnicy mieli okazję obejrzenia wnętrzności człowieka. Projekt był dla nas niezwykłą przygodą, w której uczestniczyło mnóstwo dzieciaków. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, specjalistom i pasjonatom nauki za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. To nie koniec przygody z książką popularno-naukową. Nadal będziemy realizować ideę projektu. Uważamy, że czas dany nam na realizację projektu został przez nas w pełni wykorzystany. Dziękujemy.